terenie projektowanego Tunickiego Parku Narodowego zachowało się wiele reliktowych fragmentów Puszczy Karpackiej. Tak jak w tym miejscu, wzdłuż potoku, znajduje się bardzo dużo drzew o pomnikowych wymiarach. Buki, jodły, jawory, graby, które powinny być bezwzględnie chronione. Na obecny czas nie są objęte ochroną, mimo decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krośny nr 28/2014. Powinny być chronione, lecz Lasy Państwowe ustanowiły tylko kilka, niewiele takich stref. Ta sytuacja powinna się zmienić. Te miejsca powinny być chronione, ponieważ zachowały tutaj się największe i najpiękniejsze drzewa Puszczy Karpackiej, takiej, jaka porastała nasze góry od dawien dawna. Zapraszamy do Puszczy Karpackiej. Turnicki Park Narodowy teraz!